Witajcie moi drodzy, z tej strony Kina. Witam was w kolejnym odcinku z The Sims Mobile. Słuchajcie, chciałam wam pokazać taki mój początek dnia. Ja tak naprawdę zdążyłam tylko wejść do gry i z zadań codziennych, to co widzicie, mamy popraw jakość swojego życia. To mam standardowo pierwsze z rana do kliknięcia. Aktualnie, jak widzicie, mamy 4 simów. Liv niebieskowłosa będzie dzisiaj szła na emeryturę. Także cóż, myślę, że sobie po prostu zaczniemy od kliknięcia jej. Tym razem mam włączone, że pokazują się wam miejsca, może sobie odpuścimy reklamę, pokazują się wam miejsca, w które klikam, dajcie znać, czy gdybym na przyszłość nagrywała jakąś grę z telefonu, to czy chcecie to, czy nie. Jak widzicie, Liv ma wbity na maksa pracę, nieszczęście z parami, toksyczną miłość i pokrewne dusze. Także trochę tego Liv w swoim życiu narobiła. Ona miała w ogóle być podobna do aktorki, w sensie do Liv z serialu iZombie, natomiast miała tak fajne włosy, że jej nie zmieniałam. Przejdźmy sobie nią na emeryturę. To jest jedna rzecz, której mi bardzo brakuje w Simsach, że nie jest pokazane, za ile jakiś Sim idzie na emeryturę. Bo to wiadomo, że jest jakiś czas po tym, jak... Kreatywność. Ładnie wygląda ta figurka, podoba mi się. Także mamy kolejną pamiątkę. Kolejną pamiątkę do kolekcji. I wolne miejsce na Sima. Wracamy do domu. No. Nawet jeszcze nie zdążyłam wrócić, ale też sobie może z reklamy wpuścimy. Rano bardzo często jest tak, że możecie odebrać nagrodę z... w sensie z obejrzeniem reklamy i będzie większy bonus wtedy. Myślę, że Sam. W ogóle z Samem była dość ciekawa historia, gdyż Sam na początku miał na imię Alex. Okazało się, że simka, którą ma Natalia, też ma na imię Alex. Więc kiedy Sam dorastał, zmieniłam mu imię na Sam, po czym okazało się, że Natalia ma simkę imieniu Sam. Wtedy się jej się urodziło. No, widzicie, genialne umysły są podobnie. Aktualnie córka Lexa z rodu Czewów. Mam ród Czewów i Watsonów. Czekajcie, sobie teraz tylko przekliknę. Mistrza w swoim fachu. Jak widzicie, trójka dzieci. Ja cały czas jadę na dzieciach, gdyż czasem się coś trafia fajnego za punkty pamiątek. Także no. W ogóle słuchajcie, jeżeli się zastanawiacie, bo dostałam was pytanie, gdzie ogarnąć sobie pianino. To pianino jest tutaj. Trzeba sobie przekliknąć w bok w momencie, kiedy ja kupowałam. O, to. Kosztowało, żeby was nie schować, 350 zielonych pieniążków. Że tak to nazwę, żeby było łatwiej. Dobra. Pracę mamy Andy przeklikane. Andy jest w ogóle simem Natalii, którego ja sobie przygarnęłam do domku. Pójdźmy go, niech sobie brzdąka. Natomiast powiem wam, że jedna rzecz jest bardzo fajna, jeśli chodzi o grę na pianinie. Że jak sim sobie gra i sobie właśnie przybliżymy ekran, to słyszymy to, jak on gra. No wy tego nie usłyszycie, no bo no, ale naprawdę jest słychać muzykę z grania. Przy okazji Andy ma starych rywali wbitych. Ogólnie to się wam mogę pochwalić, że jeśli chodzi o karierę, mam oczywiście 7 na 7. Hobby mam 4 na 5 i kończę, w sensie no tam jestem chyba na, nawet nie wiem na którym, ale widzieliście przed chwilą, że jestem na, na 7 poziomie kończenia pianina i oczywiście brawo, brawo ja w tym momencie bardzo. Zostało mi do dokończenia tak naprawdę skryta sympatia, która już niedługo będzie mi się kończyć. Mam do wbicia mistrzów sztuki, których już chyba zaczęłam. A nie, zaczęłam ostatnio 2 ziarnka w dziwnym strączku, więc myślę, że na dniach skończę sobie wszystkie historie związkowe. Simsy mobilne wyzwoliły we mnie coś, na co sobie nie pozwalałam już od jakiegoś czasu. Chodzi mi tutaj o to, że tak naprawdę sobie wbijam w
się maksuje sobie, o, że tak powiem. Od czasu, kiedy nagrywam na YouTube, tak naprawdę tych gier jest więcej i skupiam się bardziej na seriach i na live'ach i tak naprawdę gdzieś tam poza nagraniami to raczej niewiele sobie gram, to, że tak powiem, ciężko mnie z maksowaniem gier, a tutaj Simsiorki dały mi tą szansę, żeby je sobie zmaksować. Oczywiście kolejne wydarzenia. Się cwaniak nie przebrał, zaraz wam coś pokażę. Pokaż, jak wyglądasz. Tak, ma strój lamę, ze względu na to, że jest projektem z jego i daje mu bonusy. No i standardowy tutaj problem, nie ukrywam, że nie jestem wielką fanką przebierania simów, więc po prostu ściągamy mu skarpetki. Na szczęście gra uznaje to za zmianę stroju. To jest dla mnie największy problem i nie ukrywam, że największym problemem dla mnie było również... naklejki to tam pobiedy. Ale największym problemem dla mnie było w sumie od samego początku chyba kupowanie codziennie nowej rzeczy do domu. Tak naprawdę wiecie, no coś tam sobie człowiek kupi tańszego i też spoko. Jednak ja się zawsze staram odkładać na jakieś droższe rzeczy. A ostatnio miałam bardzo duży kryzys ze względu na to, że miałam simów wszystkich, którzy się specjalizowali we wbijaniu relacji, więc no miałam tak, że przez 3 dni miałam nienaprawiony na przykład telewizor, bo się zepsuł. I tak to wyglądało. No aktualnie 3 randomowe osoby dostały naklejkę, tylko i wyłącznie po to, żeby sobie odebrać perełki. Kupimy sobie do domu. Moja standardowa metoda, wejdź, zobacz co możesz kupić najtańsze, kup, schowaj i punkcik wbity. Tego aktualnie wielką fanką nie jestem. Jak widzicie, została mi jedna misja na powiększenie terenu zielonego, no niestety u mnie powiększenie teraz kosztuje 3700, więc no, nie poszaleję w związku z tym. Można oczywiście dziecku poczytać. Poczytajmy jej więcej, bo to jednak musi być, no, jakby patrzeć, dowódca, pozdrawiam wszystkich fanów Desto. Także ja ogólnie, że tak powiem, dzień zaczynam od przeklikania tych rzeczy pierwszych, które są, w sensie te właśnie tutaj relacje z dziećmi, jakieś naklejki i tak dalej, staram się zrobić zadania dzienne jak najszybciej i później mam zgłówki. Co prawda jedna rzecz mnie też trochę martwi, że ci simowie tak naprawdę dość wolno przychodzą na emeryturę, już nie wspomnę o tym, że na razie, jak widzieliście, na emeryturę nie trafiła mi się żadna powtórka, więc no raczej sobie nie kupię żadnej tej, bo brakuje, że tak powiem, niebieskich tutaj żetoników, o tych wyższych to już w ogóle nie wspomnę, więc to jest dla mnie lekkim minusem. Moim zdaniem powinno się dać te żetony też zdobywać w inny sposób, bo to jak na razie jest lekka lipa, ale liczyłam mi się lekko po starzy, bo co prawda jak widzicie, ja tutaj wbijam relacje z Nathanem. Ale Nathana nie będę dodawać do rodziny ze względu na to, że chcę, żeby jednak Lexa do rodziny dołączyła, a nie wiem, jak szybko kolejna postać pójdzie mi na emeryturę. Kolejną postacią, która pójdzie na emeryturę, najprawdopodobniej będzie Sam. Nie wiem, czy wam w ogóle pokazywałam Olgę. Olga właśnie sobie wbija kolejny typ relacji. No, dzieciaki mamy w miarę ogarnięte i to przy okazji wbije nam kolejne misje, możemy odebrać nagrody dzienne. Tam. Powiedz mi, co tu wbijasz? Ty wbijasz skrytą sympatię, więc zapraszasz swoją tą. Oczywiście dajemy jej naklejkę, ostatnio bardzo staram się dawać naklejki. Także jeśli byście mnie gdzieś spotkali, też pamiętajcie, żeby mi tą naklejkę zostawić, bo ja później chcę dużo perełek i żeby móc tam
ogarnię te rzeczy, nie? To... Widziałam 19, więc dzisiaj się do salonu nie wybierzemy. Zresztą z tego, że widzieliście, ile mam beczek, to sobie wyobraźcie, jak zadowolona jestem, gdy z reklamy, którą już decyduję się obejrzeć, poleci mi babeczka, a na przykład na tali lecą perełki młode w momencie, kiedy ona chce babeczek, więc... Takie już to szczęście, jeśli chodzi o randomy. Dobra, słuchajcie, prosiliście mnie właśnie, żebym wam pokazała taki mój tutaj początek dnia, jak to wszystko wygląda. Pomijam fakt, że widzicie, że tak powiem, mam jak wbijać energię i to wbijać jej niemało. Ogólnie jeśli chodzi o domek, jak widzicie, niewiele się zmienia. Myślę, że to głównie też ze względu na to, że po pierwsze ten domek w miarę mi się podoba taki, jaki jest. Po drugie nie odblokowuje nic, co mi się jakoś szczególnie podoba. Po trzecie, jak mi się podoba na przykład łazienka, to rzeczy do niej są głównie zazielone i to myślę, że... Tutaj fakt, że są rzeczy za same kupony, nie ukrywam, że jest dla mnie bardzo fajnym pomysłem. Natomiast to, że już coś do kompletu jest zazielone, no jest troszkę nie do końca fajne i to jest coś, co mnie lekko irytuje, że tak naprawdę człowiek sobie wbija te levele, stara się, żeby tych rzeczy mieć jak najwięcej, a no później wychodzi jak wychodzi, tak? Że nagle odblokowuje sobie kolejne rzeczy, najara się, że sobie je może kupić i okazuje się, że jednak niekoniecznie. Moim zdaniem, nie wiem, albo jakieś, w sensie część rzeczy okej, ale jednak, żeby większość takich rzeczy, które gdzieś tam sobie możemy postawić, powinna być jednak za pieniądze, które sobie wbijamy w grze. Dobra, misiaki, to chyba tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania albo prośby a propos tego, co byście chcieli zobaczyć jeszcze w Simsach mobilnych, to piszcie. I cóż, i standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!